Ej, witajcie widzowie, jestem Darwin, a to jest kolejny odcinek z CSGO. Ze mną są Rex i Jerzyk. Przywitajcie się. No. I widzowie, w końcu CSGO powrócił na mój kanał. Od teraz będzie CSGO często, tak samo jak Minecraft. A zobaczcie, który to już jest odcinek w ogóle. Zresztą dobre. To jest już 8 odcinek z Counter-Strike'a, widzowie. No co? Co? No, mów. Dokładnie, wbijać na kanał. Dokładnie, bo Rex też będzie wkrótce nagrywał odcinki. Co? Oczywiście. Ile rund zagramy, panowie? Dobra, widzowie, to gramy tylko ten mecz i koniec odcinka. No, czyli właśnie odcinek będzie trwać też tyle. Dobra. I widzowie, jak coś, to my rozmawiamy przez Discorda. Ej Rex, nie chcesz wiedzieć, jaką mieliśmy przed chwilą sytuację? Bo nie, jakiś chłop... Nie, jakieś chłopy nas przeciwnej drużyny nas wyzywały od nocy i od debili. Tak za przeproszeniem. Widzowie. I nie chcesz wiedzieć, jak go i nie chcesz wiedzieć, jak ja go disowałem. Disowałem go z tych tekstów z Nexusa. Widzowie, polecam wam oglądać Nexusa. Jeśli chcecie trenować disy tak jak ja, to wbijajcie na kanał Nexusa. On bardzo dobrze disuje innych. Więc radzę wam go oglądać. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Bo ja trenuję disy. Nie, no ja nie jestem disowski. Dobra. No. Czyli tylko... Czyli po tej rundzie kończymy odcinek, tak? No dobra. Odcinek trwa 2 minuty i 44 sekundy obecnie. Polaka mamy? No, młody K-Drop. Ej, przeciwko nam też jest Polak. Dobra, napiszę do niego. Napisałem do niego na czacie. Siema, młody. O, napisał. Siema, młody. Młody, młody, nagrywamy odcinek. Przywitaj się z widzami. Siema. O kurde, no to nieźle, młody. Młody jak stary. Dramatyczne sceny rozegrały się na komisariacie policji w Włoszczowie do budynku. No, dokładnie. Rozbi? Jej 2-miesięczny synek Staś przestał oddychać i tracił przytomność. Z pomocą... Chodźmy, B. A to zdarzenie uchwyciły kamerę monitoringu. Chodźmy. Zielony. Chodźmy za młodym, on ma bombę. Zielony, chodźmy. Blue plantuj. Ale jeżeli Rosz B jest, to znaczy, że Rosz B. A jeżeli ktoś robi, potem ginie. No dobra, nie ginie. Właśnie ja nie ginę, tylko coś musiałem włączyć. Ja tu cały czas stoję i pilnuję. No ok. Jest.
Dobra, jestem już. Widzowie, proszę, jak się nie widzicie tych rozmów z TCS-a, bo dlatego, że my gadamy przez Discorda. Przybliżę sobie mikrofon do telefonu, żeby było was lepiej słychać. Nie szukajmy pomocy osobiście. Zielony Bechoć. Marenora. Violet. Gobi. Violet. No, dobra, dawaj. Zabity. Mam jeden HP. Kurczę. Ej, Rex. Patrzcie się za mną, jesteś ostatni. No, ej, Rex. A weź mi wyślij nam na serwerze IP do swojego serwera w Minecrafcie. Go mid, my team. Dokładnie. Go B. Go B if you go want. Go mid. Middle, middle. Go middle. Go B if you want. You... Go middle. Go, go middle. Go lead. Go middle. Dokładnie. Go on the middle. Go B if you... Everybody. Co ty robisz, Jerzyk? Ale nic mu nie zadałeś. Widzowie, właśnie ja bardzo dobrze umiem angielski. Idź, idźcie na B wszyscy. Dokładnie. Everyone B. Everybody. Gadasz już jak Markiplier. Markiplier, czyli taki amerykański youtuber. No. Przecież my możemy to wygrać zaraz. No my to wygramy, to raczej będzie szybki meczek, no bo trafiliśmy na jakiś gorszy przeciwników. Jerzyk, co ty robisz? No nic właśnie. No Rex, nie atakuj naszych. Ale Jerzyk się wygłupia i raczuje jak ma pianować bombę. Okej. Ej Rex, a czemu nie możesz przyjąć wszystkich z serwera do naszych, do serwerów w Minecrafcie? Rex. O. A przyjmiesz wszystkich kiedyś? No może, jak będę mieć lepsze serwery, to nawet nasi widzowie będą mogli grać. No dokładnie. Widzowie, jeśli coś, to link do kanału Rexa macie w opisie. No. Jezus Maria! Pod oczy mi podleciał. Troluję, co ty kurde, trolem jesteś, że ich trolujesz? Jerzyk, jak ty starasz, to stój w miejscu, no bo twoja celność jest słaba. Jak biegasz i strzelasz. Holy crap! Ho, ale ten mołotów poleciał. Nie no, nie przeskoczyłem, nie no, super po prostu. A skąd ty to wszystko wiesz? Kto? Bo byłem tam. Nie byłeś tam. Ja się znam na CS-ie bardzo dobrze, bo ja już gram w CS-a 2 lata. No, od 2019 roku gram. W tym roku właśnie zacząłem nagrywać CS-a. Lecimy! Widzowie, jak coś, to my czasem będziemy się komunikować przez grę do tamtych naszych teamów z drużyny. Ale będziemy się komunikować do nich po angielsku, bo to chyba są... To chyba nie są Polacy, więc no. Uciekamy, bo to zaraz wybuchnie! Zginiemy! Trochę HP straciłem, ale przynajmniej przeżyłem.
Jesteśmy terrorystami i musimy zgładzić cały ten świat. Oczywiście to tylko w grze, nie w realu. Więc się nie bójcie. Go away. Więc się nie bójcie, widzowie. Okej, okay. Everyone follow me B. Follow me 1, 2, A. Okej. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy. Kurczę, oślepłem. Oślepnąłem. Jezus Mario. Mam granat dymny. Mam granat dymny młodego. Młody, mam twój granat dymny. Idę. No ten typek, który z nami gra. Patrzcie, patrzcie, widzowie. Ty masz, patrzcie, widzowie, co tu się robi. Ty masz tyle? Tak. Aha, ja mam zwykły nóż. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy, dur. Rex, nie kamp w krzakach. Czy tym, czym ty tam kampisz? Nie kamp w murze. Ej, wiecie, widzowie, że ten pałac to jest pałac w Maroku. Bo nie wiem... Mogę coś powiedzieć? Bo akcja Mirage'a toczy się w pałacu w Maroku. Nie wiem, czy wiecie. No, tak pisało w opisie mapy. No, co młody? Co młody? Młody, powtórz, bo ja cię nie dosłyszałem. Nie no, nie słyszę go prawie, przecież go przecina. No nie strzelaj do mnie, Jerzy! Bo cię zaraz zgłoszę za oszustwo. No, niestety. No właśnie. No właśnie. Ej, chłopaki, mam pytanie do was. Ej, mam pytanie. Mogę się o... Kurde. Mogę się o coś zapytać? Może któregoś dnia nagramy odcinek ze Zombie Escape? Chce się. Któregoś następnego dnia. W następnym odcinku. W serwerach społecznościowych. Jest Zombie Escape. Może nagramy następny odcinek CS-a ze Zombie Escape? Co wy na to? Kto ma bombę? Dobra, ten Mitrowicz. Młody, nie atakuj kolegów z drużyny. Bo to nim. Nie chcę, to podeszł. Co powiedziałeś? Podeszedł. Podszedł. A, podszedł do ciebie, dobra, rozumiem. Jerzyk, ty też go został, bo nie lepszy jesteś. Pandera. Ale dobra, nie wiem, teraz się skupmy na grze. No nie no! Wow, zabijesz jednego. No brawo, congratulations. Zobaczę, czy ktoś dobił do rozmowy. Nie, nikt nie dobił. Dobra, zaraz. Jak ty wiedziałeś, że on tam jest? Ale jak? No, ale zamieszczę, no. Ale w ogóle widziałem. A jak? A jaki klawisz ty wciskasz? A jaki ty klawisz wciskasz, żeby mapę włączyć? Ale jaki klawisz się wciska przy użyciu mapy? Nie da się żadnego kliknąć. Jak to się nie da? No nie da się włączyć mapy, jak się żyje. Ale jak się nie żyje? A no to tab. Tab? U mnie tab wyświetla liczbę graczy. No bo jeżeli żyjesz, to wyświetla liczbę graczy, a jak nie żyjesz, to... Kumam, o co chodzi. Bustry! O
Ustań tutaj na kucaka, ej. Dobra. Przesuń się, przesuń się! Ej, ej, bomba wyleciała. Trzy, dwa. Ale wie, że ty nie wziąłeś bomby? No, załatwiony. No, mówię wam, jestem prosem w kantera. Ale na pewno? Nie, no zaje, super. Był nad tobą, ale już nie jest. No bo pewnie zamieszczałem do ciebie, zostaje u mnie. To było najlepiej, że tylko łzem. Dobra, teraz im nie dajemy pory. Ale kiedy ty ich wszystkich widziałeś, Jerzyk? A... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ty mi nic nie mówisz, ale to za odcinkiem. Ty mi nic nie mówisz. No to powiedz, co jeszcze chodzi. Nie. Czy masz łopaka? Teraz to się boi. Czyli masz łopaka? Nie na odcinku! Jeżeli widzowie możecie zgłosić Jerzyk 564kid.com za... Widzowie, jeśli coś, to Jerzyk tylko żartował. Nie bierzcie tego na poważnie. Więc nie myślcie, że wie. Więc nie myślcie sobie, że wiecie. Nie, be... nie będę tego powtarzał. Ja nie mogę! Ale Jerzyk, no powiedz! Czy masz, ale co? Nie, nie! No, no chłopcu! Nie mówię do niego nie na odcinku, a ten mi nie słucha. Flashback. Aha, czyli ty też potwierdzasz, że on ma... Nie szkoda, że dzisiaj nie można takich... Nie, nie, co ty? Mówię tylko, żebyście się tak nie zachowywali na odcinku. No ale ja coś to myślę, czy on ma wallhacka, czy on nie ma wallhacka, no bo patrzcie. A co to jest wallhack? A co to jest wallhack? Nie, nie przeczytamy. Aha, on mi dzisiaj to pokazywał w poprzedniej rundzie. Czekamy zatem na informację o... No to widzowie, zgłaszajcie Jerzyk 584 za wspomaganie pola widzenia. Ej, widzowie! Widzowie, jeżeli byście chcieli więcej odcinków z Counter-Strike'a, to piszcie w komentarzach. A jeśli byście chcieli Zombie Escape, to macie od razu napisać. Zrozumiano? No, bo ja chciałbym nagrać Zombie Escape. Obecnie dawno nie nagrywałem Zombie Escape. Ostatnio Zombie Escape nagrałem 2 lata temu. W ogóle muszę zobaczyć, kiedy nagrałem ostatni odcinek z Zombie Escape. Muszę to sprawdzić. To powiedziałeś około 2 lata temu. Ale dokładnie! No około, masz rację. Ale dokładnie ten odcinek nagrałem rok temu. Ale prawie 2 lata temu. Ale 2 lata będzie. Dobra, mogę coś powiedzieć? No mów! Bo ja tylko żartowałem. Chłop, co donosi widzom? No widzowie, no, taki... Nie miły ludzi, trzeba zgłaszać. Plus jeden! Ludzie oszukują w grach. Ale przecież Jerzyk powiedział, że żartował. Ale on nie żartował. No. Nie żartuję, na taki temat nie są śmieszne. Czemu ty się nazywasz Natasza w CS-ie i dlaczego masz taki awatar dziwny, za przeproszeniem? No. A nie wiem, ustawiłem sobie na internecie. He is on the... B-parts. W centrum Łodzi wystarczy kilka sekund, żeby zobaczyć kogoś, kto maseczkę ma, ale tylko na wszelki wypadek. Mitrowik! Mitrowit! Którzy nawet nie próbują udawać, że stosują się do pandemicznych obozów. A dobra, nieważne. Tak! Musimy to wygrać, panowie, nie ma szans. Wiedziałeś, że tam jest?
ręce na świeżym powietrzu i nie to przyznaj się. Ale zabity zostałem. Okej. Ale wiedziałeś, że jest? Na 100%? Na milion nawet. Chłopaki, ja idę z wami. Ja idę z wami. Będę lepiej się trzymał blisko was. Nie idę za zamachowcem. Bo my tu... Nie idę z tobą, bo... Ale ziomeczki muszą się trzymać razem chyba, nie? Jezus, oślepłem! Kurwałem na ślepo... Za ślepo... Na ślepotę. Nie, żartowałem. Dzień leży młody, dobra. Dobra. No i co? Gdzie są przeciwnice? Nie wiem. Skąd mam to ryć? Ja zostanę zabity, bo ci palem. Czy pan się przesiąść, że mi przeszkadza żadnej zbędnacki? Ja mówię, nie, niech pan tylko założył. No bo idź na bombsite, a chyba się nam defiuzuje bombę, chłop. Tak, kiedy właśnie w środkach komunikacji publicznej dochodzi do różnych... Nie no, że chłop to uwierzy? I nie strzelaj jak chodzi, bo to wpływa na twoją odporność. Nie ma. Możecie napisać widzowie po jego stylu, czy ma, czy nie ma? No. Ja nie umiem grać. Chłop, co się przyznaje, że nie umiem grać. No bo nie mam. Nauczysz się. Ja na początku też nie umiałem grać, ale się nauczyłem. Zauważyłem chłopa, bo jak ten. Bo ja jestem bardzo dobry w takich strzelankach. No czemu ja dostaję tak... Przesuń się, no. Jak? Strajca! Rex, nie wolno zabijać kolegów z teamu. Ale on do mnie zepsuł, ja się nie zepsułem. Jest 6-6, a tak to by było 5-7. Ma bombę. No i mam to gdzieś. O, zarada sama. Everybody go away. Okej, let's go on B. No, go away! Darwin, chodź na EA! A, okej. Kurwa, no. Okej. Co on powiedział? Kurwa, sorry, nie słyszę. Beka stypa. O, Boże. No bo ja mam wyciszone ich. No i... Jakim cudem ty ich wyciszyłeś? No przez ustawienia. Chciałeś tylko coś przez strony. Tak. Ja. A no tak, da się wyciszyć graszy. Da się. Nie no, my to przegramy. No ja na Blade'a. Blade dostaje, nie wiem skąd. Nie od lewej strony. Ja widzę typa przed sobą. No to zabij go. No widzisz, no zobaczył mnie. A ja chodziłem na shifcie. No ale po prostu zobaczę na facie, no. Albo na łożaku takie garze. Który widzi też 5 przeciwników na ich wespę. No. Głowę. Kto wyrzucił tego kto babika? Ja. Dobra, dawaj. No po co się cofasz? Po co się cofasz? What are you doing, people? Jezus! Był za mną. Blada, man. No co jest? O, był 5 na to! Dawaj, Rek, zabij typa sztyletem. Chłop mnie zabij na B. Kopałem. Ola, zeszłem na B? Dostałem takiego hela,
Heda wolałabym, Boże. No Heda dostałem. I oglądam to rozcielę. Muszę to zobaczyć na odcinku. Chłopco strzelił paralizatorem w ścianę. Nie będę zużyć. A po co? Ja bym na twoim miejscu oszczędził paralizator na jakiego... na wroga. Żeby go porazić. Widzisz, że masz tylko dwie bronie? Jestem. Dobra. Dobra. Uwaga. Idę do domu. Rex, nie poddawaj się. Słyszałem go. Nie poddawaj się. Don't give up. Ja skąd wiedziałeś, co? Słyszałem go. Czy masz po prostu full haka? Czy jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Musimy to wygrać! Ej, chłopaki! Please kick me. On chce, żebyśmy go kicknęli. Drop, please. Please. F1, please. Thanks. Drop. Ej! Na jakiej idziemy? Na której idziemy? Ej, ja mam pytanie w ogóle. Ej, Ej, ziomeczki, może teraz częściej będę z wami gadał na Discordzie, dobra? Nie problem, mam jeszcze HP. Dobra. Młody, wchodzimy. Dobra. Ej, młody, masz Discorda? Młody, masz Discorda? Mam, ale nie gadam. To dołącz do naszego serwera. Podkładaj szybko. Tak! Ale nam się upiekło. Widzowie, pogratulujcie nam łapkami w górę. Tak, i wpadnijcie na kanał mój. Dokładnie. I mój. I macie mnie zasubskrybować. Oczywiście ci nowi. I zgłoście Jerzyka, który ma haka. Ale ty też masz full haka, bo wyczułeś typa. No właśnie. Bo widziałeś typa. To, że wyczułem typa, to znaczy, że mam dobry słuch. Ale ja biorę... Ej, mam przy sobie tylko Desert Eagle i nóż. Mogę wam pokazać, aby ty, moje procent to było to procent i zrobię na odcinku. No. Moim. Kurwa, zamienię. Mody chodź na full. No ale tak w ogóle to ty też masz, bo nie mogłeś wyczuć. Zabili mnie. No to teraz bym się w niego patrzył, jakbym go widział chyba. Takiego. No patrz się, chciałem teraz. Jak rzeka. Chciałem stawić, dobra masz, ustawić na rzekę teraz. Łap, ja bo ja oglądam młodego. Kogo mamy młodego, to może zobaczyć. Moi widzowie cię oglądają. Nawet. Nawet moi widzowie cię oglądają u mnie. Na odcinku. Widzowie, nie mam żadnej aplikacji ustawionej. Żadnej podejrzanej. Bo widzowie właśnie Rex udostępnił ekran na Discordzie. Discord i CSGO, tylko nic więcej. A teraz ty, Jerzyk, pokaż. A może kiedyś nagramy odcinek z Minecrafta? Go, go, go! Ja się w testy pokażę. Dobra. Cześć, bo muszę ten... Co zło?
A ja. Teraz ja włączyłem kamerę. Teraz ja włączyłem kamerę, zobaczcie to. Ktoś podłączył bombę. Podłożył, znaczy się podłączył, matko kochanego. Rzecz sama w sobie godna odwiedzin ze wszech. Już pół godziny trwa odcinek. No bo pokażę. No już czeka, bo szukam tego. O jest, dobra. Ej, już pół godziny trwa odcinek nasz. Patrz, jestem. O! Ty jesteś na dwóch kontach. Ja myślałem, że to ktoś nowy dołączył. No dobra, no i ten. Pokaż taki niebo. Nie, no ja zginąłem od bomby. Ekran twój pokazał, mam. Pokazałem mój cały ekran, bez teza. Ja też mam. Z najtwardszych tworów natury. Ciało. Weź mnie, weź, żebym się zlogował ten. Please kick Jerzyk. He... Kick Jerzyk. No, no, F2. Dobra, daję F2. A po co ty gadasz na dwóch kątach? Wystarczy na jednym. Czy mogę wam coś powiedzieć w końcu? No mów, mów! Jak to wywaliło cię z CS-a? Nic nie wyświetla. Ej, czemu mecz jest wstrzymany? Ej, mogę coś powiedzieć? Pokaż ekran, teraz pokaż ekran dla widzów, nie wchodź w CS-a, brawo. Ej, jeszcze 5 minut na łączenia. Ale widzowie tego nie widzą. Ale, ale widzowie tego nie widzą, bo ja nie mam kamery do nagrywarki. Masz. Nie mam. Ty masz Brawl Stars na komputerze. Ej, ale ty też czyścisz kosz, no bo tam masz... Zobaczcie, ile już odcinek trwa. Ulicy o nazwie Mer. Mamy prawdziwą gadkę, mianowicie dom Rubensa. Nie. No za to, że masz łopaka, no. Ej, zobaczcie lepiej, ile już trwa odcinek. Pobierzesz później, tak mi nawet mówisz. No jak nie? Poza nagrywkami nie mówisz. Nawet widzowie to potwierdzają, jakby oglądali od początku. Ale ja ci zaraz pokażę. Powiedz to do mikrofonu. Powiedz to do mikrofonu. Ej, zobaczcie, ile trwa odcinek. 34 minuty prawie. No, już pół godziny. Zaczynam od specjalnej techniki kolorowania, której się nauczyłem mojej ciocie w Hiszpanii, która w ten sposób właśnie kroiła ziemniaki na tortillę de patatas. To jest to omlet, który pochodzi z Hiszpanii. A tam takie omlety jeszcze dla ciepło, na zimno. Jest przegłos! Ja dzisiaj pokażę wam wersję z cebulą i z warzywami. Ziemniaki mają niesamowitą wartość witaminy C. O, widać. Z zimy, kiedy mija już 6-7 miesiąc przechowywania ich, witamina C maleje o jakieś 50%. Dlatego pod koniec sezonu... Zaraz się runda zaczyna. To warto posiłki uzupełniać się przed kiszonkami, żeby poziom witaminy C w organizmie był cały czas wysoki. Lepszymi ziemniakami do zrobienia... Dobra, dawać. I w ten sposób przygotowane ziemniaki zalewam złotym spójnym.
I cej. Czy wy możecie nie rozmawiać o roll hackach na odcinku? Ale ja będę o tym rozmawiał, żeby widzowie go zgłosili po prostu, no bo to jest prawda. Aha. Chodź. Dobra. Mogłem zrobić sobie screena, ale tego nie zrobiłem, bo chciałem być miła. Mas, udostępniam ci na żywo. Mas. Mam nadzieję, że dojdą one do waszego jadłospisu na stałe. Jestem za tobą, idę. Idę z tobą, Bex. Ale to był ten który miał tego samego wallhacka, no. Jak się zło? Wallhack? Tak, wallhack! Masz Isai. Wallhack. Ja. Pozytyw. 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 Ale on tu jest nadal. No już poszedł. Czemu on się rozłączył? No, możecie go zgłosić. Nick to Jerzyk 584. No, widzowie, jeśli coś, to Jerzyk już poszedł. Let's go, fellas. Nikto 5, Jerzyk 584, spacjakidrop.com. No i co, możecie go zgłosić za... Kurczę, kom... ...Haka za wspomaganie pola Bicera. I cej. To jest to. Dobra, lecimy do góry. Ten odcinek chyba będzie trwał prawie godzinę. Słyszę go. Gdzieś chyba. Czekaj, nie idę sprawdzić. Nie ma go na plecach. Dobra, lecimy do góry. On idzie na B przecież. A jest Kalira, ma minutę. Na B? Tak myślę. Lecimy tam. Ty z jednej z strony, ja idę z drugiej. Aha, ty za mną idziesz. Mówiłem. Znaczy ty mówiłeś. Miałeś rację. Słyszałem go jak szedł. Może jeszcze to w komentarzach napiszesz? Tak, napiszę to w komentarzach. To było pewne. Bo trzeba wyeliminować. Bierzemy, zostaliśmy tylko my w teamie i ten młody. Wiem, ale sobie radzimy jakoś kontra 5. No nie, bo właśnie przegrywamy już 13-10.
I pewnie zaraz się runda skończy, o ile się nie mylę. 40 minut odcinka. A, ba? Ej, młody ba? Czekaj, biegniemy. Typek u mnie jest. Ja nie mogę. Dwóch wam zostało, jedna snajperka. Jaka jedna snajperka? Gdzie jest typek? Gdzie? Plantuję bombę na B. Zamiast oślepnąć jego, oślepnąłem siebie. Ej. Ej, Jerzyk dostał turniejową karę czasową o długości 2 godzin. Jerzyk, jeśli jesteś na odcinku, to posłuchaj to na poważnie. O, Jerzyk wszedł w Counter-Strike'a. Ale nie wejdzie do nas. No mów, posłuchaj to na poważnie, no mów. Dobra. Jeśli to słyszysz, Jerzyk, to mówię no to na poważnie. Właśnie. O, Jerzyk jest. Jerzyk, muszę ci coś powiedzieć. Jerzyk, odcisz się. Odcisz się! O, jest odciszony! Dobra, słuchaj na poważnie! Ty, nie wiem czy wiesz, ale to już wyszedłeś z gry, zostałeś... O nie, nie też wywalono ze zadania, za to, że obrażam. Nie wiem czy wiecie, ale oboje zostaliście zbanowani na 2 godziny. Dobra, Jerzyk, jak się wytłumaczysz ze twojego łapka? Właśnie, Jerzyk, został się zbanowany na 2 godziny. Mi wczoraj. Hidratar wino przed nagrywkami. I teraz by... tam. No dobra. O, Jerzyk się wyciszył. Ja niestety nie mogę wyjść, bo ja też dostanę bana, a ja nie chcę. Jerzyk, nie wiem czy mnie słyszysz, ale dostałeś bana na 2 godziny. Ej, przegraliśmy. Chłopaki, nie wiem, nie chcę was martwić, ale przegraliśmy to. Jeszcze trochę i będę miał zwierzchnika. Dobra, to co, kończymy? Dobra, i widzowie, to jest koniec tego odcinka. Jeśli byście chcieli kolejne odcinki z Counter-Strike'a albo z innych gier, to mogę nagrać, więc do zobaczenia, papa. I w następnym odcinku z Counter-Strike'a będzie Zombie Escape. Pożegnajcie się. Cześć. Ty też, Jerzyk.